Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Makinosz, a przed wami kolejny odcinek z serii Let's Play God of War na konsolę PlayStation 3, albo też jak kto woli God of War Classic HD na konsolę PlayStation 3. I moi drodzy, czeka nas, że tak powiem, nie lada wyzwanie, ponieważ to jak widzicie w tle i to o czym mówiłem już przy okazji ostatniego odcinka, z Aresem, bogiem wojny, będziemy musieli się w końcu zmierzyć. I naszym zadaniem jest w tym momencie dotarcie do miasta Aten, które znajduje się po naszej lewej stronie, ale moi drodzy, po prawej stronie również znajduje się jakaś możliwość przejścia, dlatego słuchajcie, pójdziemy w prawą stronę. Z tego względu, że z tego co pamiętam, znajduje się tutaj parę dodatkowych rzeczy, które będą dla nas, które moglibyśmy znaleźć w późniejszym etapie rozgrywki. Jednakowoż możemy to już zrobić w tym momencie, dzięki czemu troszeczkę ułatwimy sobie grę, ale utrudnimy sobie w przyszłości. Dlatego idziemy tędy i tutaj powinno się znajdować, jak mówię, parę ciekawostek. Parę ciekawych znajdziek. Niestety oznacza to, że będziemy musieli zrobić potem dość spory backtracking, ale gra tak naprawdę nie zakazuje nam, czy też raczej powinienem powiedzieć, w żaden sposób nie pozwala nam pójść w tą prawą stronę. I to, moi drodzy, tutaj, tak jak widzicie, mamy zamkniętą przed sobą bramę. It is a massive door, emblemized with the symbol of the town's oracle. The door is shut tight and cannot be opened from here. To jest to, o czym wam mówiłem, to znaczy, mamy tutaj wielką bramę, która jest zamknięta na cztery spusty, ale znajduje się również na niej emblemat miejskiej wyroczni, czyli wyroczni ateńskiej. I stąd nie da się otworzyć tejże bramy, ale możemy w tym momencie otworzyć, słuchajcie, tąże tutaj znajdującą się bezbarwną skrzynkę i zdobyć, tak jak zresztą widzicie, kolejne oko Gorgony. A to oznacza, że również mamy dodatkowe... A, tu niczego nie mamy, dobra. Dodatkowe oko Gorgony, które, słuchajcie, w jakiś sposób nam pomoże. Czy to coś nam daje? To też to nam daje, że tak powiem, szarże. To nam nic nie daje, chyba. Muszę jeszcze, słuchajcie, sprawdzić. L1 i R1. Co my tu mamy? Tap L1, hold L1. Nie mamy żadnej zdolności w tamtym miejscu, więc można uznać, że, moi drodzy, w jakiś sposób tutaj wszystko mamy w tym momencie nie tyle wymaksowane, co mamy w jakiś sposób ze sobą połączone. W takim bądź razie udajmy się do tych Aten, spróbujmy do nich dotrzeć i spróbujmy też, słuchajcie, w jakiś sposób tutaj to wszystko ogarnąć. Bo tak jak widzicie, niestety do Aten normalną drogą wejść nie wejdziemy, ponieważ w tym momencie jeden z odłamków posłanych tutaj przez Aresa zablokował nam drogę, więc nie pozostaje nam nic innego jak wejść w to miejsce i również zostać zamkniętym przez naszego drogiego Aresa. No i niestety w jakiś sposób będziemy teraz musieli to tutaj... Dobra. Halo? Dziękuję. Potrzebuję czegoś takiego. Potrzebuję nie tego, tylko... Nie pamiętam, jak się używało magii. Musimy zdobyć, słuchajcie, troszeczkę więcej magii. Okej. Już wam powiem, na czym polega ta miejscówka. Ta miejscówka polega na tym, aby otworzyć to miejsce.
Otworzyć znaczy się tą wspaniałą rzecz. Możemy dwóch takich przeciwników, słuchajcie, w jakiś sposób spróbować pokonać. Z tego względu, że... Że ci przeciwnicy i tak będą się respawnować, a my... Co teraz będziemy musieli wciskać? A kółko, spamowanie kółka, moi drodzy. Coś, czego dawno naprawdę nie robiłem. I robię to tylko dlatego, że w tym momencie minotaury nam się ponownie zrespawnują, a dokładnie tylko i wyłącznie jeden z nich. I musimy go, słuchajcie, umieścić tutaj na tej... Dobra. Problem będzie teraz polegał na tym... Dziękuję. Że, jak widzicie, nasz szanowny minotaur nie będzie skory do tego, aby pozostać tutaj na miejscu, tak? I niestety my będziemy musieli go w jakiś sposób do tego przymusić. Przy okazji, tak jak możecie zauważyć, respawnuje nam się tutaj ta skrzynka. To jest specjalnie tak zrobione, ponieważ jest to zagadka logiczna. Co jest dziwne, bo nikt by się nie spodziewał po God of War'ze tego, że będzie tutaj na nas czekać zagadka logiczna. Dobra. Okej. Szybciej, Kratos, poproszę. Dziękuję ci, mój drogi. Właśnie o coś takiego, słuchajcie, chodziło. Mogliśmy tam nabijać sobie dodatkowe doświadczenie przy pomocy tego miłego pana, ale tak naprawdę to jest rzecz, która no nie jest nam w 100% w tym momencie potrzebna. To pierwsza sprawa. A druga sprawa, tak jak widzicie, możemy teraz sobie powchodzić do budynków i w tych budynkach, niektórych z tych budynków będziemy mogli znaleźć jakąś, wiecie, jakąś ciekawą rzecz. Tu nie możemy podejść, bo gra nam nie pozwala. Dobra. Musimy, słuchajcie... Okej. Tu... Kolejnego przeciwnika pokonaliśmy. Tutaj, jak widzicie, znajduje się skrzynka, do której możemy dotrzeć. I to jest skrzynka z czerwonymi... Z czerwonymi orbami, czy też z orbami doświadczenia. No i tak to, słuchajcie, tutaj będzie teraz wyglądać. Oczywiście możemy sobie podreperować życie, wykorzystując do tego tych biednych... mieszkańców, którzy w strachu uciekają przed armiami Aresa i w ogóle i w szczególe, ale powiedzmy sobie szczerze, że no nie chcemy tego robić. Chcemy jak najwięcej tych tutaj mieszkańców, chcemy jak najwięcej tych mieszkańców, wiecie, pozostawić przy życiu. O, i piękne żonglowanie. Okej, i co teraz? To jest pierwsze. To jest drugie. No i super, słuchajcie. Udało nam się odzyskać troszeczkę niektórych z naszych rzeczy. No i dobra. Mamy kolejne piórko Feniksa, słuchajcie. I super, cieszę się z tego niezmiernie, że udało nam się kolejne piórko Feniksa zdobyć. Czy możemy wejść do tego budynku, czy gro, nie pozwolisz mi na to? Czyż nam nie pozwolisz na to? W ogóle dlatego też, słuchajcie, skaczę, ponieważ w którejś z części God of War'a, albo w pierwszej, albo w drugiej, bo to są jedyne części, które tak naprawdę ogrywałem i ograłem je stosunkowo dość dobrze. W którejś z części, w jednym z tego typu budynków, moi drodzy, znajdowało się drugie piętro, które było właśnie w taki sposób tutaj ukryte. I kto wie, czy to nie jest w tej części, albo to nie jest w tej części. No dobra, zobaczymy. Wiem jedno, że na pewno w którejś z części God of War'a
mieliśmy dodatkowe piętro. I możliwe, że to jest właśnie ten budynek, o którym myślałem. I przy okazji zdobyliśmy też szóste oko Gorgony, więc będziemy mogli je poświęcić bogom, te sześć oczu Gorgony i przy okazji zdobyć dodatkową ilość życia. Dobra. No dobra, próbujemy. Ci panowie zostali zdezelowani. Teraz możemy sobie wejść tutaj i zobaczyć, czy czegoś nie ma, ale niczego, słuchajcie, tutaj nie znaleźliśmy, więc możemy sobie bezpiecznie wejść tu do góry i zwiedzić kolejne piętro. Jak widzicie, dość dużo rzeczy w tym jednym miejscu jest poukrywanych i gra tak naprawdę nagradza nas, i to tak dość sowicie nas nagradza, za to, że postanowiliśmy eksplorować, tak? Postanowiliśmy eksplorować, postanowiliśmy pozwiedzać poszczególne budynki, chcemy sprawdzić, co się w nich tak naprawdę znajduje i tak jak widzicie, znajduje się w nich dość sporo rzeczy i też na nich się znajduje sporo rzeczy, dzięki czemu będziemy teraz wiedzieć, że wszystko tak naprawdę udało nam się tutaj wyeksplorować. No nie do końca, bo jest jeszcze parę tutaj rzeczy przed nami, ale to jest, wiecie, to jest pieśń przyszłości. Po prostu można sprawdzić, czy wiecie, czy czegoś jeszcze, aby tutaj przypadkiem nie ma. Oczywiście, jeżeli napotkamy jakąkolwiek przeszkodę, obiekt, który możemy zniszczyć, no to spróbujmy go zniszczyć w miarę możliwości. Kolejna skrzynka z życiem. Okej. 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 Spróbujemy, słuchajcie, załatwić tych dwóch niemilców. I spróbujemy to zrobić w taki sposób, aby co nieco życia odzyskać w ogóle i w szczególe. I parę innych rzeczy tutaj ciekawych zrobić. No i dobra, zobaczymy, ile dodatkowych uderzeń uda nam się tutaj, słuchajcie, wyciągnąć. 19. 24 za śmiertelne, za śmiertelny atak, że tak powiem. No i okej. Dobra. Udało się? Udało się, słuchajcie. Kolejna... Nie wiem, kolejna Gorgona zabita i fajnie, że udało nam się ją zabić. Tak, słuchajcie, no dość fajnie to jest tutaj przedstawione i tak jak mówiłem, no to jest gra na naprawdę, słuchajcie, czasami dość mocne skupienie. Właśnie z tych powodów, jakie tutaj widzicie, to jest dość nieskomplikowane, tak? Czasami po prostu potrzeba, aby człowiek skupił się na walce, aby zbytnio nie oberwać, bo ta gra, w przeciwieństwie do takiego God of War'a, wiecie, do takiego God of War'a Chains of Olympus, ta gra rzeczywiście jest deczko trudniejsza i no niestety trzeba czasami w jakiś sposób no ten poziom trudności się skupić, aby wiecie, aby nie zaliczyć w topy i aby przez przypadek... Czy... A, tu nie wskoczymy, czyli tam u góry... Tam u góry na pewno niczego nie ma, jeżeli gra pozwala wam, wiecie... Jeżeli gra pozwala wam w jakieś miejsce wejść, to istnieje dość spora szansa, że coś tam jest ukryte, ale... Chwilowo nic na to nie wskazuje. Na razie wszystko wskazuje na to, że
zdobywamy coraz więcej dodatkowych zasobów, jeżeli tak to możemy nazwać. Te pióra Feniksa, te oczy Gorgony, jak tak dalej pójdzie, to zdobędziemy wystarczającą ilość, słuchajcie, piór Feniksa, aby móc... Właśnie, jeszcze tylko dwa pióra Feniksa, aby zwiększyć ilość naszej many i przy okazji tą manę odzyskać, bo tak jak zauważyliście z punktami zdrowia, w momencie, kiedy udało nam się zdobyć ten kolejny tak naprawdę poziom, udało nam się złożyć tą ofiarę bogom olimpijskim, to otrzymaliśmy uzupełnienie życia. Dlatego czasami warto jest na przykład, jeżeli znacie tą grę, jeżeli tak bardzo dobrze ją znacie, jeżeli wiecie, że na przykład, o, mam pięć, fajnie, gro, znowu mi to robisz, tak? To jest akurat błąd, który istnieje od Playa dwójki, to znaczy, że możecie wepchnąć przeciwnika w scenerię i tak jak widzicie, może się to źle dla nas skończyć. Znaczy się źle dla nas, źle to się po prostu może skończyć dla przeciwnika, bo utknie i... No dobra, pół na pół. Raz przeciwnik nie może nas atakować, a czasami przeciwnik niestety może nas atakować za tego swojego, nie wiem, ukrycia, czy też będąc w tym ukryciu. I niestety to się czasami dość negatywnie odbija właśnie na nas. Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego tutaj zaskoczyłem, ano dlatego, że jest tu dość dużo obiektów, można było z góry zauważyć, że jest dość sporo obiektów, które dają nam po 10 punktów doświadczenia, po 5 punktów doświadczenia, czy po jednym, po trzech, w zależności jak to gra tutaj rozczytuje. Dobra, musimy trzymać kółko, aby... Dobra, teraz wyspnijmy się, moi drodzy, bo to jest coś, co pojawia się w tym God of War'ze i, że tak powiem, rzadko jest używane przez twórców, czyli zwisanie na linach i tak naprawdę dodatkowo bujanie się na nich i takie, wiecie, drobne akrobacje. To jest ten czas, kiedy God of War tak naprawdę parę ciekawych rzeczy miał do zaproponowania, ale z jakiegoś powodu zrezygnowano z niektórych tych elementów. Z bliżej nieokreślonych powodów. I tak, warto czasami w taki sposób, słuchajcie, zeskoczyć, bo któż wie, co może się tak naprawdę znajdować w okolicy. I zawsze warto jest sprawdzić jakieś drzwi, nawet takie drzwi, widzicie. Mamy tu drzwi i niby wydają one dźwięk uderzania o drewno, więc może to oznaczać, że coś się za nimi może kryć, a nie jest to, że tak powiem, koniecznie... No, nie jest to po prostu konieczne, bo może się okazać, że po prostu te drzwi są ozdobą, a to, że wydają z siebie jakieś dodatkowe dźwięki, może po prostu świadczyć o tym, że mają inny typ materiału. Ale no nie zawsze. Czasami wiecie, czasami spotkacie takie drzwi i nagle okazuje się, że za tymi drzwiami coś się rzeczywiście kryło, a wy nie sprawdziliście tego, bo nie przyszło wam, że tak powiem, nie pomyśleliście nawet o tym, aby te drzwi sprawdzić. I nie wiem, czy widzicie, ale tam tak jakby coś było, albo po prostu to jest graficzny artefakt, bo w tej grze takie rzeczy się też zdarzają. No i dobra, doszliśmy na skwer miasta Ateny. I co warto tutaj wspomnieć, to właśnie te drzwi, o których przed chwilą mówiłem. Tak jak widzicie, no... Kto z was powiedziałby, że te drzwi, tak jak poprzednie, nie są czasami po prostu ozdówką? Te tak samo, ale tutaj akurat niczego nie znaleźliśmy. Ale te drzwi wyglądają rzeczywiście, jak wiecie, jakaś ozdoba terenowa. I
No... Wiecie, powiedzenie, że za tymi drzwiami nic nie ma, jest ciężkie, bo tak jak widzicie, no coś za tymi drzwiami znaleźliśmy i należy po prostu przystanąć czasami i należy poszukać, czy aby za danymi drzwiami, jak na przykład za tymi drzwiami, które są teczko ukryte, czegoś nie znajdziemy. A jeżeli nawet niczego nie znajdziemy, to może nas to na przykład prowadzić do kolejnego, że tak powiem, kolejnej miejscówki, w której coś akurat znajdować się może. Tak samo na przykład tutaj. Podejrzewam, że coś mogłoby tutaj być, ale gra nas tam nie wpuszcza. Czyli faktycznie niczego tam nie ma. No i wiecie, nawet z czystej ciekawości wypada po prostu takie rzeczy sprawdzić. A jeżeli nic rzeczywiście w tamtym miejscu nie ma, no to po prostu odpuścić i dać sobie najzwyczajniej w świecie siana. Okej. Zabiliśmy tego miłego pana. Nie zabiliśmy jeszcze. I kolejne kółko, tak? Nie w tą osobę! Dzięki, Groże, chociaż mnie uratowałaś przed atakiem tego miłego pana. Załatwiony, tylko że teraz jest ich dwóch. I może być ciężej. Może być rzeczywiście, słuchajcie, ciężej. To tak dość konkretnie ciężej. Ponieważ żadnej many niestety nie odzyskamy w żaden sposób. Okej. Czy gro pozwolisz mi... Czy gro wreszcie pozwolisz mi zaatakować? Bo tak jak widzicie, niestety czasami chcąc zaatakować przeciwnika, musicie mierzyć się z tym. No nie chciałem zabijać Ateńczyków, ale gra nie daje mi wyboru. Na to wychodzi. Naprawdę. Czasami to jest, że tak powiem, bardzo irytujące. To, co tutaj się dzieje. Następny pokonany, dobrze. Bo troszeczkę to nam pomoże. To nam troszeczkę rzeczywiście pomaga, ale wiecie, na jak długo nam pomaga? Dziesięć uderzeń. O! Prawie myślałem, że to już jest koniec. Naprawdę, gro. No i to są kolejne rzeczy, które niestety w tej grze nie domagają od bardzo, bardzo dawnego czasu. Moi drodzy, tak jak widzieliście, no niestety przeciwnik w jakiś dziwny sposób nam się nie tyle zgliczował, co ustawił się w takim dość dziwnym miejscu. Ni to wpadł do tej wody, ni to do niej nie wpadł. I niestety z tego względu nie mógł go Kratos, znaczy nie mogliśmy go w ogóle złapać. To jest absurdem, bo mieliśmy go na widoku i wiecie, i mogliśmy coś z nim zrobić i w ogóle i w szczególe. No ale gra postanowiła inaczej i troszeczkę nam zbiła ten nasz miernik, ten kombomiernik, czy jakkolwiek by go tutaj nie nazwać. No i dobra, tu drzwi nam się odblokowały. Nic tutaj otworzyć nie możemy. Możemy co najwyżej
pochodzić dookoła i spróbować coś tutaj znaleźć. Na przykład jedne drzwi, jedyne drzwi, które słuchajcie, były do zniszczenia. I tu chyba są następne. Właśnie, tutaj takie na uboczu, że tak powiem, drzwi, których nie widać, ale również dadzą nam one tylko i wyłącznie, jak mogliście zauważyć, dały nam one tylko i wyłącznie czerwone orby. W ogóle, ile my ich mamy? Mamy 1232 orby, a żeby zupgrade'ować nasze ostrza chaosu, potrzebujemy ich 2250. Jeszcze troszeczkę ich będziemy potrzebować, wiecie? No niestety tak to tutaj wygląda. A orby niestety w tej grze jest o wiele ciężej niż późniejszych jej odsłona. Głównie z tego względu, że pierwszy God of War był dość utrudniony, dość kryptyczny momentami i faktycznie w jakiś sposób gra była utrudniona po to, aby gracze w jakiś sposób czuli to, że są docenieni, nie jest im rzucony jakiś, wiecie, banalny poziom trudności. Ale odbiło się to też na długości tej gry, ponieważ gra też nie jest w jakiś sposób mega krótka. Nie jest mega długa, ale nie jest też mega krótka, tak jak możecie się zapewne domyśleć. Jest po prostu średnia. Jeżeli chodzi o jej długość. Jest średnia, ale to nie jest, wiecie, to nie jest żaden tutaj wielki problem. Tak naprawdę można by było powiedzieć, że jest to jakiegoś rodzaju po prostu takie odetchnięcie, ponieważ gra momentami potrafi być rzeczywiście dość kryptyczna, dość trudna i jest to dość sprawiedliwe też. O tak to powinienem powiedzieć, że to wszystko, wiecie, ten poziom trudności jest sprawiedliwy. Nie poczujecie się tu nigdy, że gra w jakiś sposób rzuca wam wyzwanie, które jest totalnie niesprawiedliwe. Owszem, czasami gra się zgliczuje, czasami, tak jak widzieliście tutaj, jakieś problemy wystąpią z gameplayem, gameplayowo z mechanikami w grze, ale ogólnie nie jest źle. Jest, można by było powiedzieć, bardzo dobrze. No i mamy, słuchajcie, kolejną z... Mamy cały czas tą samą mieszkankę miasta i ona krzyczy, żeby Kratos się do niej nie zbliżał i w ogóle i w szczególe, ponieważ czegoś się tak naprawdę obawia ze strony Kratosa. A czego dokładnie, to już wkrótce może się dowiemy, ale mamy iść tam. Dlaczego? Wydaje mi się, że jeszcze parę innych rzeczy będziemy mieli tutaj, słuchajcie, do zwiedzenia. Czemu mi się tak wydaje? Ano dlatego, że nasza droga kamera nam paru rzeczy nie pokazała, więc tak właściwie możemy podejrzewać właśnie, że tutaj będzie coś dodatkowego ukrytego. No i mamy dodatkową, słuchajcie, skrzynkę ukrytą. Ona na pewno się przyda, głównie z tego względu, że my pójdziemy troszeczkę w inne miejsce. To znaczy wejdziemy sobie do, tutaj w to miejsce, które było wcześniej zamknięte, bo chyba tędy jak pójdziemy, to gra się okaże, że nie, ona jest tam u góry. Mamy cutscenkę. I know who you are. I know what you've done. Monster. Wait. Stay back! Get away from me! Tak, nazwała Kratosa potworem. Wiem, kim jesteś, wiem, co zrobiłeś. Tak, moi drodzy, kolejne, tak jakby można by było powiedzieć, mała informacja odnośnie historii Kratosa. Czyli po prostu ludzie wiedzą, Grecy wiedzą, kim tak naprawdę jest Kratos. No, muszą znać jego historię, głównie z tego względu, że tak jak może słyszycie, no, wszyscy wiedzą, kim Kratos tak w rzeczywistości jest. No i to jest dość, można by było powiedzieć, niebezpieczne z tego względu, że wszyscy obawiają się Kratosa, a Kratos po prostu nie tyle, że chce być zrozumiany, to by było złe tutaj słowo, ale Kratos chce po prostu dowiedzieć się, co go czeka i tak naprawdę czego powinien spodziewać się po
tym mieście i co powinien, czego przestrzegać się powinien w mieście. Słyszymy, słuchajcie, gdzieś save'a. Tu zaskoczyć nie możemy, więc save nie znajduje się tutaj. Moje pytanie brzmi, czy tutaj coś się znajduje? Odpowiedź brzmi, prawdopodobnie musielibyśmy otworzyć tą skrzynkę, aby się tego dowiedzieć, więc otwórzmy tą skrzynkę, zdobądźmy jakieś kule moce. Kule mocy, chciałem powiedzieć. I nic się tu nie pojawia. Doprawdy, gro. Naprawdę nic tutaj nie było. Taka, wiecie, ukryta, że tak powiem, miejscówka, nic konkretnego tu nie ma. No dobra, żadnej walki, niczego tutaj nie mamy, więc otworzenie tej skrzyni było po prostu nie tyle bezsensem, co miało się z celem. I utraciliśmy jedną dodatkową skrzynię, którą mogliśmy sobie gdzieś tutaj zostawić. Tak właśnie kończy się, jeżeli ktoś wam chce pomóc i wy się go boicie. Możecie skończyć po prostu spadając na dół i ginąć śmiercią tragiczną, łamiąc sobie kark i kręgosłup. No i tak jak może zauważyliście, coś się przy tej osóbce świeci, a to oznacza, że istnieje spora szansa na to, iż ta osóbka jakoś będzie powiązana z naszym zadaniem. O, jeszcze jedno pióro Feniksa przy okazji nam tylko i wyłącznie brakuje. Więc, moi drodzy, czy możemy coś tutaj zrobić? Tu do góry wskoczyć nie możemy. Gra nawet nie pozwala się Kratosowi złapać, więc tam u góry niczego raczej nie znajdziemy. Możemy co najwyżej pobiec w lewą stronę. Tu na dół nie będę zeskakiwał, póki tutaj wszystkiego nie zrobię. Ale, moi drodzy, w tym miejscu zakończymy sobie ten odcinek. Taki bardziej przegadany. Akcja była, ale ja przy okazji gadałem, więc wiecie, jak to jest. Mam nadzieję, że kolejny odcinek z God of War Classic HD wam się podobał. Zachęcam was jak zwykle do komentowania oraz oceniania moich materiałów wideo w związku z tym, że wiecie, że to jest nagrywany jakiś materiał od dłuższego czasu, po przerwie, która była spowodowana moją, że tak powiem, moim niedomaganiem ze względów zdrowotnych, to jesteście na bieżąco. Ja nagrywam ten materiał i za 2-3 dni ten materiał będzie opublikowany, więc jesteśmy na bieżąco, więc śmiało piszcie komentarze. Ja wasze komentarze jak zwykle i jak zawsze czytam i staram się na nie odpowiadać, czy też odnosić się do nich, czy to komentarzem na komentarz, odpisując wam po prostu pod tym materiałem wideo, albo odnosząc się do waszego materiału wideo w, słuchajcie, w kolejnych, odnosząc się do waszego komentarza w kolejnych materiałach wideo. Chciałem powiedzieć, że odnosząc się do waszego materiału wideo w kolejnych komentarzach, brawo mózgu, ogarnij się w dniu dzisiejszym, chociaż jest to ciężkie po dzisiejszym dniu w pracy. Anyway, moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wam za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!